Witam w strefie 11. Pewnego dnia 16-letnia Annelise Michael dostaje dziwnego ataku. Pada w drgawkach na podłogę, nie kontroluje swojego ciała, nie może wydobyć z siebie głosu. Lekarze diagnozują u dziewczyny epilepsję. Księża, opętanie przez złego ducha. Przez kolejne lata Annelise miewa ataki, podczas których demonstruje nadludzką siłę. Niszczy będące w jej zasięgu krzyże czy figury maryjne. Zabija ptaki i odgryza im głowy. Widzi diabelskie twarze i mówi nie swoim, męskim głosem, którym przedstawia się jako Lucyfer. Mija aż 7 lat do momentu, gdy biskup Würzburga Józef Stangl udziela oficjalnej zgody na poddanie Annelise egzorcyzmu. Rok później, 30 lipca 1976 roku, podczas ostatniego z nich, dziewczyna umiera. Przerażająca i nigdy nie wyjaśniona historia życia i śmierci Annelise została przedstawiona w głośnym filmie Egzorcyzmy Emily Rose. Tak, wydarzenia przedstawione w tym filmie naprawdę miały miejsce. Podobnie jak historia, którą zobaczycie Państwo za chwilę. Złe duchy żyją nienawiścią. Z koleżanką zaczęły wywoływać jakieś duchy, coś takiego. Błagałam szatana, żeby we mnie wszedł. Traci kontrolę nad sobą, a dostaje nadludzkie siły. To był taki krzyk, że ja nie potrafię opowiedzieć, jaki to był krzyk. W trakcie egzorcyzmu szatan groził, że się zemści. Zobaczyłam, jak córka leży na podłodze. Kościół katolicki oficjalnie twierdzi, iż opętania przez szatana istnieją. Jak sami Państwo za chwilę zobaczycie, egzorcyzmy to nie relikt przeszłości, a rytuał, który odprawiany jest bardzo często. W zeszłym roku Uniwersytet Watykański wprowadził nawet specjalny kurs dla przyszłych egzorcystów. A jednak wokół tej tematyki trwa nieustanna zmowa milczenia. Nam udało się ją przerwać. Za chwilę odsłonimy przed Państwem kulisy kościelnych egzorcyzmów. Temat ten jest jednak tak delikatny, że ze względu na bezpieczeństwo naszych rozmówców twarze niektórych z nich zostały ukryte, a imiona i nazwiska zmienione. Dzień dobry. Ksiądz. Tak. Z tej strony ma. Proszę księdza, ja bym miała do księdza taką prośbę, żeby powiedzieć parę słów na temat tej sytuacji, która była kiedyś na plebanii. Ja się starałem o tym nie pamiętać, zapomnieć, bo to było dla mnie takie, no takie, że po prostu coś pierwszy raz, prawda, jakoś takim się spotkałem z czymś takim. Później się starałem tego nie pamiętać, do tego nie wracać i starałem się o tym, tak jak mówię. No ale to księdza wstrząsnęło, co się tam... No na pewno, bo to nie było coś naturalnego, tak mi się wydawało. A mniej więcej, wiesz co się działo? Jest taki film, kiedyś w telewizji był egzorcysta. Niejednokrotnie jako egzorcysta mam do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą do mnie z płaczem, mówiąc, że czują się bezsilni, że zły duch odbiera im siłę do działania. Trzeba ich wtedy pocieszać i przypominać, jaki jest w nas Boża moc.
I musimy o tym pamiętać, zwłaszcza wtedy, gdy są na nas jakieś ataki szatana. Opętanie z punktu widzenia psychiatrii jest chorobą. Jest ona zamknięta w kategorii diagnostycznej trans i opętanie. Natomiast ja prywatnie dopuszczam również istnienie zjawiska opętania jako zjawiska religijnego, które z chorobą psychiczną nie ma nic wspólnego. Jest, tak jak mówię, zjawiskiem w wymiarze religijnym. Kto może zostać egzorcystą? Nie udzielamy żadnych wywiadów. Dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo często dochodzi do tego w trakcie egzorcyzmu, że osoba, nad którą modlitwa się odbywa, traci kontrolę nad sobą. Dostaje nadludzkie siły. Sam kiedyś uczestniczyłem w takim egzorcyzmie, kiedy nie byłem w stanie utrzymać ręki 18-letniej dziewczynki, która ważyła 50 kg może. Nawet dociskając kolanami, po prostu nie byłem w stanie utrzymać. Siła była po prostu nadludzka. Zmienia się wyraz twarzy tej osoby. Po prostu widać, to nie jest ta osoba. Zwykły człowiek nie ma w sobie tyle nienawiści, żeby na jego twarzy można było zarysować tego typu mimikę. Życie takiego opętanego człowieka można porównać do spotkania ze skorpionem, który opanowuje człowieka i powoli go wyniszcza, aż wreszcie doprowadza do tego, że człowiek przestaje być sobą, a staje się pełen złego ducha. Jest coś takiego, że nie mogą odmawiać modlitw maryjnych na przykład, czy przedmioty kultu religijnego wywołują u nich z pewnego rodzaju jakieś nieprzyjemne odczucia, wymioty, czasem konwulsje, czy tym podobne rzeczy. Są tematy, z którymi się trzeba obchodzić ostrożnie. Niewątpliwie szatan, w którego istnienie Kościół wierzy, a mi się zdaje, że każdy człowiek jakoś doświadczył, jest tematem bardzo niebezpiecznym. Sam uczestniczyłem w takich egzorcyzmach, kiedy właśnie zły duch przejął zmysły tej osoby, nad którą była modlitwa. I w trakcie tej modlitwy zaczął mówić w językach wymarłych, aramejskim chociażby. Szczególnie zapadł mi w pamięci egzorcyzm wtedy, kiedy szatan zwracał się bezpośrednio do mnie i mi groził, że się zemści. No nie jestem w stanie tego opisać. Trudno o tym mówić, jeżeli nie zobaczy się tego. Złe duchy żyją nienawiścią, przede wszystkim wobec Boga, a później ta nienawiść wobec Boga przechodzi też na nienawiść tych wszystkich bytów, które Bóg do istnienia powołał. Wśród tych bytów stworzonych na ziemi najcenniejszy jest człowiek. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje i dlatego te złe duchy człowieka atakują, ponieważ bezpośrednio Boga dotknąć nie mogą. Ksiądz Szymborski jest egzorcystą, który odprawia chyba najwięcej egzorcyzmów ze wszystkich egzorcystów w Polsce. Jego kalendarzyk jest bardzo ściśle zapisany, do niego bardzo trudno jest się dostać.
przychodzą do egzorcysty wtedy, gdy ani psycholog, ani psychiatra nie był w stanie im pomóc. Zakładając, że i takie zjawiska jak opętanie w wymiarze duchowym w ogóle występuje i istnieje, no to egzorcyzm jest tutaj jedynym skutecznym lekarstwem. Księdza, ja bym miała do księdza taką prośbę, żeby powiedzieć parę słów na temat tej sytuacji, która była kiedyś na plebanii. Nie pamiętam nawet takich jakichś szczegółów, które by w ogóle coś mogły pomóc. A zresztą o takich rzeczach się nie mówi publicznie. A po co tutaj wywoływać sensację, moim zdaniem? A to nie jest żadna sensacja. Ale to będzie sensacja, gdy się ludzie dowiedzą o czymś takim. Ale mówię, naprawdę, ja to był tak dawno właśnie, ze 6 lat temu, że ja z tego nic nie pamiętam taką. Pamiętam tylko jedną rzecz, żeśmy odmawiali modlitwę różańcową i nic więcej. To tylko mi utkwiło w pamięci. Córka poszła do księdza na modlitwę, a ja poszłam do swoich rodziców. No i długo jej nie było. I poszłam na plebanię. Ksiądz się zaczął modlić na plebanii. I coś się takiego stało, że jakoś zareagowałam na tą modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Jak weszłam na plebanię, usłyszałam straszny krzyk. Nie wiedziałam, co się dzieje. Ja byłam w strasznym szoku, jak zobaczyłam, że to ta tak krzyczy. Córka leży na podłodze i ją trzyma bodajże z 5 dorosłych osób. Miała tyle w sobie siły, że nie po prostu nie dawali rady ją utrzymać. Rozpłakałam się, bo nie wiedziałam, co się dzieje z córką. Zapamiętałam tylko takie przebłyski pana, który mnie trzymał. I pamiętam do dziś jego zegarek. Ksiądz oświadczył, że być może zostanie całą noc tutaj, że będziemy się modlili. Więcej nic mi nie powiedziano. Poproszono, żebym przeszła do drugiego pomieszczenia i zaczęła się modlić. Ja siedziałam w tym drugim pomieszczeniu, modliłam się, a tam ciągle słyszałam krzyki. To był taki krzyk, że ja nie potrafię opowiedzieć, jaki to był krzyk. Podobno się rzuciłam na księdza w trakcie modlitwy i to trwało parę godzin. Nikt mi nie powiedział, co się dzieje z córką. Później wezwano pogotowie. Córka dostała zastrzyk uspokajający. Mówiła, że to się zaczęło po prostu od tego, że pod moją nieobecność, jak ja byłam w pracy, z koleżanką zaczęły wywoływać jakieś duchy, coś takiego. I tylko tyle wiem. Bierze się książeczkę do nabożeństwa, wkłada się kluczyk w środek. I ten kluczyk z jednej strony trzyma jedna osoba, z drugiej druga. No i wtedy się książeczka obraca. No i to polega na tym, że się zadaje pytania. Wywoływanie duchów
jest otwarciem się na ten świat istot złych, które pragną opanować ludzi. Błagałam szatana, żeby we mnie wszedł, w moją duszę, żeby ją zawładnął. Deptałam krzyż później, książeczkę i takie rzeczy. Zła byłam na cały świat, to mi wszystko pomagało. I się po tym czułam lepiej, tak jakoś dziwnie w środku. Szatan chce mieć medium. Chce się kimś posługiwać. Chce wpływać na innych. Chce innych zniewalać. Chce innym dokuczać. Wstałam rano i stało się. To się tak w środku czuję. I sobie siadłam i się zaczęło. Zaczęłam słyszeć, tak jakby chodził ktoś normalnie sobie po domu. Czuło się, jakby ktoś się na mnie patrzył. Jakby ktoś stał w pokoju, oddychał ustami. Taki szum w głowie, nie do zniesienia. Taka świadomość, jakby się kręcił pokój. Takie jest gorąco, takie dziwne i że zaraz mam kłopoty z oddychaniem takie, że w tym momencie zdaje mi się, że ja nie umiem oddychać. Odczuwają obecność kogoś obok siebie, czy nawet w sobie. Nie czują się panami siebie samych. Ktoś nimi kieruje, ktoś im coś podpowiada, ktoś jest przy nich. Po raz pierwszy u mnie zjawiła się 10 marca 2000 roku. No jak pojechałam pierwszy raz, to nastawiona byłam do wszystkich wrogo i w sumie to mi tak już było wszystko jedno wtedy. A z drugiej strony pokładałam takie nadzieje, tak jakby w nim, że pomodli się i wszystko pryśnie. Kiedy trafiła do nas, nie wiem dlaczego, ale w stosunku do mnie była szczególnie agresywnie nastawiona. Nie chciała, żebym uczestniczył w tym egzorcyzmie, nie żebym pomagał. Robiła wrażenie całkowicie opętanej, pełno wielkiego lęku. Panicznie się mnie bała, chowała, uciekała, nie chciała się ze mną spotkać. Mój chłopak miał trudności z doprowadzeniem mnie do księdza na egzorcyzm. Podobno go wyzywałam, krzyczałam na pół w ogóle Warszawy, jakieś wyzwiska i chciałam go zabić, wpychając go pod samochód podobno. Tak jak zwykle w takiej sytuacji modlę się, wypełniając to, co przewiduje rytuał. Zawsze ksiądz pyta się, czy wyrzekasz się szatana, kładzie ręce na mojej głowie i mówi, że wyjdź szatanie, opuść tą córkę, odejdź w imię Chrystusa. Trzeba się modlić, powtarzać sobie tak w duchu, Jezus jest moim Panem na okrągło. I do czasu się tak da powtarzać. A później czuję się taką jakby blokadę w środku, tak jakby do środka nie miał dostępu nikt. Tak mi dziwnie w głowie, tak mi szumi, jakieś takie głosy dziwne, taki właśnie szum głosu. Gdy egzorcyzm już się dokonuje, następuje reakcja szatana, który zaczyna rzucać swoją ofiarą. Ta ofiara wtedy wymaga trzymania, opanowania przez kilka osób. W środku taką czuję tak jakby taki gniew straszny w środku, taką złość i czuję taką siłę straszną w sobie, taką siłę, że aż jest tak duszno gorąco, że ona mnie tak aż rozpiera.
taka wściekłość jest w środku, taka wściekłość, taki gniew, że gdybym puściła to wszystko, to coś by się mogło stać. Tych egzorcyzmów było u mnie 10 albo ponad 10. Bardzo ciekawą właśnie jest kwestią, jak będą się dalej toczyły losy człowieka, z którego egzorcysta, szatana, jak przypuszcza, wypędził. Potrafiła ukraść obraz kościoła i przynieść do domu. Śpi z różańcem, z krzyżykiem. Parę nocy temu miało miejsce takie zdarzenie. Po egzorcyzmie była jakby dużo spokojniejsza. Nie było w niej tej takiej nienawiści, która była początkowo. Tej nienaturalnej nienawiści. Była później półroczna chyba taka przerwa, że było wszystko w porządku. No ale nie wiem w jaki sposób i jak to się stało, że jakoś się zaczęło wszystko psuć, że jest tak samo znowu. Potrafiła na przykład ukraść obraz kościoła i przynieść do domu i nie wiedziała jak to zrobiła. Pamiętała jak szła na dworzu, potem ocknęła się w domu z obrazem. Parę nocy temu miało miejsce takie zdarzenie, że położyłam się i zaczęłam mieć drgawki. I w środku takie ja mam uczucie, że mnie kręci tak całe ciało, nie do zniesienia. Jakby ktoś włożył rękę i zaciskał co chwilę pięść. Córka śpi z różańcem, z krzyżykiem. Dostała właśnie kiedyś od księdza taką ziemię świętą. I wiem, że pod poduszką tą ziemię, spała z tą ziemią świętą, z poświęconym krzyżykiem, z różańcem. Jak się tylko położę spać, to od razu rozmawiam wszystkie modlitwy, jakie tylko mam. Jaki tylko znam i modlę się, o to się modlę, żeby odeszło, żeby mogło normalnie żyć. My musimy sobie zdawać sprawę, że nie zawsze chodzi o pełne zwycięstwo. Nasze życie ma swoją wartość jako walka. Tylko ten, kto walczy, może zwyciężać i tylko ten, kto zwycięża, może otrzymać nagrodę. A przecież niebo to będzie nagroda. Co środa w warszawskiej parafii Dzieciątka Jezus ksiądz Szymborski odprawia nabożeństwo z modlitwą egzorcyzmu. Kościół jest wówczas zawsze pełen ludzi, szukających pomocy, twierdzących, że są pod wpływem złego ducha, że zamieszkał w nich szatan. Niektórzy są przekonani, że to uaktywnienie się szatana spowodowane jest odwróceniem się ludzi od wiary, od Kościoła, od Boga. Inni sądzą, że uważający się za opętanych są po prostu ofiarami chorób psychicznych, coraz częściej nękających członków współczesnych, skrajnie zestresowanych społeczeństw. Nie powiem Państwu, jak jest w rzeczywistości. Tej odpowiedzi na podstawie swojej wiary, swoich przekonań, przeżyć i odczuć każdy z Państwa musi udzielić sobie sam. Jak zwykle czekamy na Państwa sygnały. Nasze telefony będą czynne jeszcze przez godzinę. Do zobaczenia w Strefie 11 za tydzień. W mieszkaniu Państwa Żurawskich na ścianach pojawia się krew. Gdy chcą ją usunąć, wypływa w innym miejscu.
Walcząc z nieznanym, ściągają na siebie niebezpieczeństwo. Naczynia spadają, szafki drżą, mieszkanie staje w płomieniach. Przerażeni muszą podjąć ostateczną walkę o swoje życie. O tym już za tydzień w Strefie 11.